Do banku wpłacono 2000 zł na 4 lata przy rocznej stopie procentowej 5%. Ile będzie wynosił kapitał po upływie tego okresu, jeśli odsetki są kapitalizowane co pół roku? W zadaniu wykorzystamy wzór. Kn równa się K0 razy 1 plus P przez 100 do potęgi n gdzie Kn to jest kapitał końcowy, K0 kapitał początkowy. P jest to stopa procentowa w skali pół roku, a N jest to liczba okresów, po których nastąpi kapitalizacja odsetek. Wypiszmy więc nasze dane z zadania. Do banków wpłacono 2000 zł, czyli nasz kapitał początkowy wynosi 2000 na 4 lata przy rocznej stopie procentowej wynoszącej 5%. W naszym wzorze występuje n jako liczba okresów, po których nastąpi kapitalizacja odsetek. Wpłacamy pieniądze na 4 lata, jednak kapitalizacja odsetek następuje co pół roku. Dlatego też w ciągu jednego roku ma mamy 2 razy yy, pół roku, więc w ciągu 4 lat będziemy mieli 4 razy 2. Czyli 8 okresów, po których nastąpi kapitalizacja odsetek. Ponieważ kapitalizacja następuje co pół roku, stopa procentowa również jest w skali pół roku. Wiemy z treści zadania, że stopa procentowa w skali rocznej wynosi 5%, więc w skali półrocznej to będzie 5% na 2, czyli 2,5%. Teraz możemy już nasze dane podstawiać do wzoru. Kn jest to kapitał końcowy, który nastąpi po N okresach kapitalizowanych odsetek, czyli w naszym wypadku po 8 takich okresach, więc możemy zapisać, że to jest K8. K0 wynosi 2000. We wzorze mamy 1. Pod P wstawiamy 2,5%. dzielimy to przez 100 i podnosimy do potęgi n, czyli w naszym wypadku do potęgi 8. Wykonajmy najpierw działanie w nawiasie, czyli dostaniemy 2000 1 plus dzielimy licznik przez 100, czyli w liczniku przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo. Czyli mamy 0,025. Do potęgi 8. 2000 przepiszemy, a z nawiasu dostaniemy 1 cała i dwadzieścia pięć tysięcznych i podnosimy to do potęgi 8. Jeśli posiadamy kalkulator naukowy, możemy wykorzystać potęgowanie, czyli podniesiemy liczbę z nawiasu do potęgi 8. Jeżeli takiego kalkulatora nie posiadamy, to na zwykłym kalkulatorze ośmiokrotnie mnożymy liczbę z nawiasu przez siebie. Wynik, który dostaniemy na kalkulatorze, od razu mnożymy przez 2000, i otrzymany wynik spisujemy maksymalnie do drugiego miejsca po przecinku, czyli mamy 2436 i 2436,80, złotego. Nie ma sensu podawać wyniku do więcej niż drugiego miejsca po przecinku, dlatego tutaj mamy grosze.